Witam Państwa jeszcze raz. Gratuluję na ręce trenera tutaj gospodarzom zwycięstwa. Jeżeli chodzi o mecz, no zaczęliśmy dobrze. Byliśmy dobrze nastawieni, pewni, z wiarą. No i doszliśmy do sytuacji od razu na początku, takie mocno kontrowersyjne, gdzieś sędzia no pomylił się dość mocno, bo wskazał na jedenastkę, być może jej nie było, ale nie dał zakończyć tej akcji. Później tego nie dało się odwrócić i bramka nie padła. Chwilę później pierwsze jakiekolwiek zagrożenie, kapitalny strzał piłkarza gospodarzy. Tracimy bramkę, za chwilę nasz błąd już z kolei wyraźny, kontra, dostajemy 2-0. I wiadomo, że w takim momencie na wyjeździe, gdzie tym bardziej, że mecze wyjazdowe na Śląsku nam nie służą, bo nie możemy tutaj wygrać. Wiadomo było, że będzie trudno. Natomiast stworzyliśmy sobie sytuację do tego, żeby przynajmniej zremisować. Oczywiście Zagłębie prowadząc 2-0 nie musiało atakować, prawda? Nie musiało iść po bramki, ustawili się dobrze. Czekali na kontrę, z tych kontr, szczególnie po przejściach były też sytuacje. Dlatego mecz był emocjonujący. Jednak dla nas wynik niekorzystny. Na pewno mocno musimy nie tylko przeanalizować ten mecz, ale no zastanowić się nad tymi sytuacjami, do których doprowadzamy, sami się okaleczamy do sytuacji czy bramek, bo szkoda po prostu tej pracy, którą wykonujemy i ją później marnujemy. Dziękuję. Chciałbym przede wszystkim podziękować moim zawodnikom za zaangażowanie po raz kolejny, taką determinację, ale też przede wszystkim za realizację założeń taktycznych, bo zmieniliśmy dzisiaj dosyć dużo nasze granie, tym bardziej u siebie. Ja bym na pewno mocno pochwalił trenera, bo Raków to jest bardzo ciekawy zespół. Tu trener zrobił bardzo dobrą pracę z tym zespołem. Wiemy, że to jest Beniaminek. Ambicje bardzo dużo transferów, bo 9 bodajże. I ten zespół, podobnie jak mój zespół, potrzebuje czasu, żeby odpalić. I to jest pewnie kwestia kilku meczy, ale też my mamy bardzo młodych zawodników i dzisiaj naprawdę jestem pod wrażeniem mojego zespołu, realizacji taktycznej i tego, co sobie założyliśmy przed tym spotkaniem. Wiemy, że Raków gra trochę inną piłkę. Mało jest zespołów, które grają w takim systemie i mam nadzieję, że będziemy dalej tak zwyciężać jak w tej chwili, aczkolwiek, jak mówię, ciężko jest czasami u siebie bronić się w Zagłębiu, a tak dzisiaj zrobiliśmy. Nie poszliśmy tak jak w każdym meczu dosyć wysoko, nie atakowaliśmy, tylko w takim półśrednim pressingu chcieliśmy wykorzystać szybkie boki i silne boki, bo Aleks jest to zawodnik bardzo, bardzo silny, dobry, grze 1-1. Jedyny minus, jaki był dzisiaj, to kilka tych sytuacji, które mieliśmy w grze z kontry. Chodziliśmy 3-4 na jednego i nie potrafiliśmy tego skończyć, więc jeżeli chcemy być klasową drużyną, to takie sytuacje powinniśmy wykorzystywać, ale tak jak mówię, dziękuję chłopakom za realizację taktyczną, którą dzisiaj zrobili, wykonali na boisku. To wszystko. Dziękuję.